Chodzi o to, żeby pozostawić inicjatywę, która osiądzie w szkole, która będzie tam trwałą, która będzie funkcjonowała i mogła rozwijać się latami. I to nam przyświeca. Dajemy dzisiaj możliwość nauczycielom bliskiej szkoły, Zespołu Szkół Chłodniczych Elektronicznych, kształcenia młodzieży z zakresu właśnie rozwiązań Palo Alto w kontekście cyberbezpieczeństwa. I ta młodzież, która ukończy te certyfikaty, będąc absolwentami, już na samym starcie są o krok dalej niż inni koledzy i koleżanki z innych tego typu szkół w Polsce, bo mają praktyczną wiedzę, jak korzystać z tego typu rozwiązań. Stąd niezwykle cieszy samo zaangażowanie firm Palo Alto, fundacji, która zaangażowała się w ten projekt, ale też samych nauczycieli tak zwanego chłodniczaka, którzy zdecydowali się podnosić swoje kwalifikacje w tym kierunku, bo dziś ta szkoła staje się jeszcze bardziej niezwykła względem tego, co było. Myślę, że tutaj niebo będzie limitem dla tych pracowników, którzy są przeszkoleni, mają te certyfikaty, a rynek pracy jest naprawdę na takim etapie, gdzie w tej chwili chłonie specjalistów od bezpieczeństwa informatycznego, więc jesteśmy w dobrym momencie, z dobrym programem szkoleniowym i dla nas jako producenta zabezpieczeń jest to inwestycja, ale jest to inwestycja w przyszłość, jednocześnie w lokalny zasób profesjonalistów, którzy u nas na polskim rynku będą te rozwiązania obsługiwać i sprawiać, że będziemy żyli w bezpieczniejszym świecie. Nauczycieli, którzy non-stop muszą być aktualni z całą wiedzą. Jest to dość dobre źródło informacji, i co oczywiście procentuje również i wyższą jakością nauki uczniów.